Zaśmo Merajza. Tym razem już my są we Farskim Lesie w Rudzicy na Śląsku Cieszyńskim i tak se tu jeżdżymy, no bo za 2 tygodnie tu będzie nadwiślański maraton na orientację i znajdujemy słupy Komory Cieszyński TK. No to już wiele razy my to pokazywali na filmach. Chnupiemy tak po tych lasach, łażymy potencjalne punkty orientacyjne, tu mają kaj być. Bazą zawodów będzie szkoła we Rudzicy i ja bym chciał też w tym wystartować. Resztę mili łażymy dalej po tym Farskim Lesie w Rudzicy i mamy znalezisko. Tego kamienia, żech tu jeszcze nie widział, a jest to ewidentnie kamień Komory Cieszyńskiej. To jest nowy kamień w naszych wyprawach. Podziwiajcie się przy samym drzewie. Jak to na wprost, jak tak szypopatą leci. No to mamy znalezisko. To by się trzeba było tam przelić, ale to by trzeba było tutaj koła jakoś przetransportować. Musimy to tam dalej zbadać. Znalezisko! Tego tu jeszcze nie widział. I mamy kolejny słupek, raczej położony. Tu w tym terenie, następne my już tam widzieli. A tą granicę kiedy wytyczali? Kierom. No te kamienie. To jak było księstwo cieszyńskie. A kiedy to było? Bo matko, to było za Piastów jeszcze cieszyński. No bo kaplica jest z XIX wieku. A to kaplica będzie... Kaplica będzie nowo w porównaniu z tym. Ale tu może nie będzie, bo skoro one idą górą... To one będą tam szły ku temu dworowi, bo tam są. No. Tam są na kościoła. To tam pójdą. A tu się położymy. Jak jeszcze obejrzymy, jak to tu wygląda. O, podziwiaj się, jak to jest porobione. W środku wymalowane. Kwiata w tym miejscu. Jakie dźwięki są. To możemy tu ku kościele teraz przejechać. Murek się pochylił ktoś. Co? Murek jest pochylony. Tu jest pomnik poległym na wojnach światowych. W lewo se przejadymy. Co? W lewo. A tu w dali zima. Moi te kartyny stoją w połowie. Szkoły jest tam, nie? Ja. I w tej chałupie jedna mieszka. Wąsko, dróżka i na dół my tam jechali. Ja robię tam na końcu celi. To się już fajnie było, bo tak wąsko, dróżka i tam na dół jechali, no? A, no, no. W tej chałupie jedna mieszka, co ze mną robi. Było pieruńsko. Pieruńsko daleko do roboty. Ale pod jednym względem dobrze, ale pod drugim źle. Bo jakby nie daj Boże choroby. Ja tu je na końcu tego.
takiego, tylko ze zmurkami. No wiesz co, ci powiem, że tam dali też są słupki. Na Rostropice jak się jedzie. Prosto? No. Dobra. Ja myślałam, że po kolei muszę jeździć. Laski, nie laski, żebym wiedziała, co będzie. Przy koniach my są. Koń. Źro. Tam jest jakiś młody. Jeden tu leży kuną. Jakiś taki garbaty, tam jest młody. Fajna chałka. Żrebak. To są same jemioły. Dużo jemioły przy drzewie. Droga na Wieszczęca, Wieszczęcko. I tu jest kamień Komory Cieszyński, nowo odkryty przez Mariolę. Ja go minął, nigdy nie zauważył, ale jest. Tam jest droga z Rudzicy na Wieszczęta, ulica Wieszczyńska, tam jest to skrzyżowanie. I tam się w prawo jedzie na centrum Wieszcząt, a w lewo tam Kajsina Łazy. O, prawie tu widać wieża kościoła z Łazów. My są na granicy Wieszcząt i Łazów. I mamy go. Jest Komora Cieszyńska. Bahnhof, Grodziec Śląski. My już są we Grodzcu, przez jakiś zadupiamy staro linię jechali. Bana, tak zwano. Sygnalizacja uszkodzona, ale żaden cuk tu nie pojedzie, bo to już jest nieczynne, zawrzyte. No ale tu bez ma ktoś i chyba jeszcze mieszka. To jest przykład polityki na kolei. Kurde, a że tego złomierzeń jeszcze nie ukradły? Siedzi ukradziono je, ale... I to w 1800 którymś ta linia kolejowa powstała. 30-kilometrowe? No. A to co ta szyna tu jest, to tu nie wiem. Kaj. No tu. Idem się przeczytać. No. Tam gdzieś przeczytać. Stąd już żadne, ale tego, żebym się nie spodziewała, że mi do Grodzca się dojadą. Żadne cugi nie pojadą już z tego Bahnhofu. Może kiedyś w przyszłości, ale... Może kiedyś w przyszłości, ale to jest bardzo niepewne. Widzicie, rozkradzione wszystko. Czekaj, w Grodzcu na stacji nie byłam. W Grodzcu ogólnie byłam, ale na stacji nie byłam. Rozkradły pieruny już wszystko. Cało ta strumu nie ma. Ale glajzy zostały. No ale dziwaj się, jaki porządny peron się nie rozłożył. Peron porządny, no. Tylko kurwa nic tu nie widać. Bahnhof. Ani z tej strony, ani z tej strony. Tam też jest. No to ty jak genał na łuku. Na Cieszyn i na to. Jeździli tędy. A kto powiedział, że tu ma nikt nie jechać?
Dla niektórych to będzie zwykły kamień przy drodze, a to jest słupek Komory Cieszyńskiej, Świętoszówka, w takiej chałupie, tu w tym rejonie. Ja, są niedaleko tory. Tam są zgazy, ja. Piękny zachód słońca. Dzisiaj, słuchajcie, jest niedziela, 25 marca 2017, tego żech nie powiedział na początku tej rajzy, cyklorajzy z Mariolą Byłek. Mariola w Świętoszówce się odłączyła, pojechała już ku chałupie, a joje w Roztropicach. I tak się filmuje ten zachód słońca. Słuchajcie, ważną informację. 24 marca 2017 była premiera Power Rangers, tego filmu z Kierego Mon Costume i ten hełm, co był pokazany na początku. No, powiem szczerze, że film dość fajny, mnie się podobał, polecam. Także no, byłem zadowolony, zachwycony wręcz. Nie myślałem, że to taki będzie, ale bo myślał, że to bardziej taka bajka do dzieci będzie, ale dość fajne to było, także polecam. No i dzisiaj miałem jechać też w tym kostiumie tego, ale temperatura mi to uniemożliwiła, bo trochę zima jest, 5 stopni to za zima na to, że dość cienki. Słuchajcie, Roztomili, są my na trasie rowerowej Wiślano, trasa rowerowo z Zaborza do Landeka. Ja, dobrze. Zawsze tutaj żech jeździł na Wisła, na Czechy też się zdarzało. No i pewno nowość. Kierożech tutaj zauważył dzisiaj. Słuchajcie, ja by tak chycił tego, co tutaj tak wysuł, te hasi. I tak piznył w pysk solidnie. To by chyba w tym łepie się mu trochę oświeciło. Co za głupol suje jaki hasi do lasa. No, to jest nienormalne. Ludzie, mamy XXI wiek, a zachowujecie się jak dżungla. Jak w dżungli, jakbyście kuźwa mieszkali nie wiem gdzie. Brak słów, nie po wiem, prostu. Ile tak. Razy można ludziom godać, co by nie wywozili hasio śmieci do lasu, a tu niby wszyscy płacimy za wywóz hasio z chałupów. I to jakoś, nie wiem, do tych durnych łepów nie przemawia. No, tak to trzeba ostro skrytykować. I to ja tu widzę, że to nie musiało być osobowe auto, to jakieś większe auto przyjechało. Ja się tak zastanawiam, czemu te barierki tutaj są otwarte na tych drogach. Przecież tutaj gizdy nie mają wstępu, a jednak kierosi menda tu wjechała. No, brak słów. No.